Zdzisław Filip. Skąd pan jest? Jestem z Jeleniej Góry. Zespół występuje dzisiaj w Parku Norweskim. Co dzisiaj to jest zespół występuje w Parku Norweskim. Nazywamy się Trend Music. Prowadzę też działalność o tej nazwie Trend Music. Dziewczyny, które ze mną śpiewają i grają, są miłe, sympatyczne i uważam, że bardzo przyszłościowe. Rozwijają się bardzo szybko i jest duży potencjał. Kolega Darek grający na saksofonie, jestem muzyk zawodowy. Długo gracie razem? Z Darkiem gramy na specjalne zamówienia. Z dziewczynami jako zespół czasem te składy się zmieniają. Gramy raczej często, bo bywamy potem Sandra, hotel Skalny, okoliczne hotele, jeżeli są takie zlecenia. W Parku Norweskim jesteście w tym miesiącu drugi raz, tak? Pierwszy jako raz. Ten skład. Tamtym razem był skład co nieco inny, bez mojej osoby. Ale to z tego względu, że dość dużo zleceń różnych jest. Pracuję też jako realizator dźwięku i czasem muszę dopilnować innych ważnych zleceń. Jak pańskim okiem ze sceny artysty wygląda frekwencja, zainteresowanie od strony kuracjuszy? Frekwencja uważam jest niezła. Za pierwszym razem, jak wystąpił zespół, po prostu był może inny rodzaj ludzi. Tańczyli. Może też wpłynęła na to łatwiejsza muzyka. No właśnie, jaka muzyka najczęściej jest odbierana przez chętnych do tańczenia? Jaki typ muzyki? Disco polo, nie ma co ukrywać. Disco polo jest to taki styl muzyki, gdzie jest łatwy i rytmiczny. Aczkolwiek nie wszyscy muzycy chcą to grać. A jak jest w pana przypadku? Gramy też. Utwory disco-polowe lub takie dance'owe, bo my gramy dla ludzi, nie dla siebie. Czyli można powiedzieć, że każdy rodzaj muzyki? Tak, staramy się zaspokoić potrzeby konsumenta, jak to się mówi, czyli publiczności. Staramy się dostosować rodzaj muzyki do osób, gdzie gramy. Ile lat jesteście już na rynku muzycznym? Ja osobiście, to tak mówiąc żartem, niektórzy tak długo nie żyją. Około 35 lat, nawet może i 40. Tak. Tak naprawdę to 40 lat przekracza już. Jakieś większe dorobki artystyczne? No, między innymi kontrakty za granicą, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria. Były RFN, NRD. Jeszcze kiedyś, jak był spokój na świecie, to się mówi, to Jugosławia. To dosyć bogaty dorobek. Tak. Jakie plany na przyszłość? Rozbudowa zespołu może. Widziałem dwie młode panie, które tam śpiewały na stałe, czy tylko... Tak, teraz jesteśmy związani na stałe. Nie wiem, no z paniami to jest różnie. Jeżeli będą miały jakieś inne pomysły w przyszłości, no to nikt je nie zatrzyma, prawda? W tym przypadku nam bardzo dobrze się współpracuje. Pracujemy razem od roku. Raz, dwa, trzy. I ja. I współpraca nam się bardzo dobrze układa. Ale co przyszłość przyniesie, to trudno ocenić. Czego życzyć zespołowi? Pracy, dobrych kontraktów, dobrych zleceń. I żeby to się trzymało w całości, bo każda jedna zmiana w zespole to jest mały krok do tyłu. Wszystko trzeba robić od nowa. Dziękuję panu bardzo.